jeśli nie najlepszy, to na pewno jeden z najlepszych albo najbardziej emocjonujących sezonów, przynajmniej w dekadzie. No tak chciałem powiedzieć, jeden z najlepszych, to na pewno się nasuwa na myśli, tym bardziej, że to nie jest tylko moje zdanie, wiele osób tak podsumowuje ten sezon. Od strony sportowej bardzo ciekawa rywalizacja Mistrzostwo Polski, chociaż już rzeczywiście od 31 kolejki znaliśmy mistrza. Niemniej jednak walka o europejskie puchary praktycznie do końca. No i dość mocne starcie o utrzymanie się w Ekstraklasie, tak naprawdę też w ostatniej kolejce te ostatnie rozstrzygnięcia. To na pewno cieszy, dobry sezon, duża liczba goli, ta forma punktowania przez Raków Częstochowa, to ciężko będzie chyba to pobić, bo ja sobie nie przypominam tak dużej zdobyczy punktowej. Można powiedzieć, że gdyby nie wspaniała dyspozycja Rakowa, to być może Legia z tymi punktami, które zgromadziła w normalnym sezonie, także byłaby drużyną mistrzowską. Cieszy przede wszystkim też to, że po sezonie gwiazdy ligi zostają w Ekstraklasie. Byliśmy ostatnio na gali Ekstraklasy, jak tak sobie patrzyłem na nominowanych, ale też na laureatów tych nagród z ostatnich 2-3 lat, no to większość nadal była na tej sali i też byli oklaskiwani, więc to też na pewno cieszy. Lata mijają, oni cały czas w komisjach, ale w tym przypadku akurat nas to cieszy. Natomiast jeżeli miałbym Ciebie zapytać o jedną taką najbardziej budującą rzecz w tym sezonie, to co to by było? Gdybyś Ty mnie zadał to pytanie, to ja bym powiedział, że emocje, bo przez wiele lat w Ekstraklasie dyskutowaliśmy o tym, co zrobić, żeby tych emocji było więcej. Dzielenie tabeli, dzielenie punktów, no było tych pomysłów wiele, a tu się okazuje, że walka trwała właściwie do ostatniej kolejki, bo jedno miejsce spadkowe, w cudzysłowie, walczyły aż cztery drużyny, czy inaczej, no trzy walczyły o to, żeby, czy wszystkie walczyły o to, żeby się utrzymać, tylko jedna miała spaść. Tak samo wcześniej była walka o mistrzostwo, walka o wicemistrzostwo i walka o podium do samego końca, więc tutaj faktycznie było tych emocji dużo. No, budujące na pewno jest to, że kibice wrócili po przerwie pandemicznej na stadiony i wrócili tłumnie, bo no prawie 3 miliony. W ostatniej kolejce ponad 130 tysięcy, czyli rekord XXI wieku. W całej lidze niecałe 2,9 miliona kibiców. To wzrost prawie 30% rok do roku i można powiedzieć, że no w porównaniu do innych lig, gdzie każdy sobie zadawał pytanie, jak to będzie z tymi powrotami, jesteśmy tu w czołówce europejskiej i można się cieszyć. Znamy też drużyny, które awansują do Ekstraklasy. Mamy ŁKS z nowym stadionem, po 3 latach wraca, więc na pewno jako marka da tą wartość dodaną, jeżeli chodzi o frekwencję. No ale mamy przede wszystkim Ruch Chorzów, który oczywiście pierwsze mecze pewnie będzie grał na Piaście, ale potem może się przeniesie na Stadion Śląski. Tam myślę, że po 20-25 tysięcy też spokojnie będzie. No więc pytanie, czy przekroczymy magiczną barierę 3 milionów. Olbrzymie gratulacje dla klubów, olbrzymie podziękowania dla kibiców, że zarówno u siebie, jak i na wyjazdach kibicowali swoim drużynom.